Podobnie jak to ma miejsce u ludzi, wśród miejskich dróg bywają równe i równiejsze. Są takie, które kierowców i pieszych wręcz zachęcają do poruszania się, a są i takie, które poruszający mają tylko widok. Po niedawnej odwilży swoją przynależność do tego wąskiego grona zaakcentowała ulica Łowicka. Mieszkańcy potwierdzają. Jak pani jest to okropna. No ale wiadomo, kanalizację robią, obiecali, że zrobią, więc myślę, że zrobią. Czekamy cierpliwie, bo jest naprawdę straszne. Dzieci do szkoły jak idą po buty, po kostki brudne, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Kanalizację zrobili i poszli. Ale pewne roboty dopiero się zaczną wiosną. Ale tragedia, jak te ludzie tu chodzą. Widzi pan, jak ja z tym wózkiem szłam. Widzi pan, widzą też wszyscy inni. I choć ten smutny obrazek zasnuwa czasem dym, palący problem mieszkańców w legionowskim ratuszu, a jakże dostrzegają. Generalnie ulice gruntowe w takich okresach, kiedy jest dużo opadów, bądź wtedy, kiedy są upały, no są, generują duże trudności dla mieszkańców. Tutaj jeszcze w ulicy Łowickiej dodatkowo doszedł problem budowy kanalizacji sanitarnej. Po budowie kanalizacji tych gruntów nie da się zagęścić do tego stanu, które były przed pracami budowlanymi. Podczas gdy urzędnicy nie mogą zagęścić, zdesperowani tubylcy sięgają czasem po preparaty na rozluźnienie. I właściwie trudno im się dziwić, bo tak czy inaczej robotników na Łowicką nie ściągną. Inna sprawa, że miasto od dawna ma wobec niej ściśle określone zamiary, przynajmniej na papierze. Projekt obejmuje budowę nawierzchni z masy asfaltobetonowej ulepszonej SMA, chodnik jednostronny z kostki betonowej, odwodnienie będzie ulepszone i to wszystko jest gotowe i jest przygotowane do realizacji. Jedynym problemem tylko są środki finansowe. Gdy się pojawią takie środki, jesteśmy gotowi do realizacji z marszu. Sęk w tym, że zapowiada się to marsz równie długi jak ten, który towarzysz Mao odbył na drodze do komunizmu. A biorąc pod uwagę, że zajął mu on rok, może nawet dłuższy. Mamy przygotowanych kilkadziesiąt projektów utwardzenia legionowskich ulic. Niestety tegoroczny budżet jest znacznie okrojony w stosunku do choćby ostatnich dwóch lat. Dlatego jeśli w ciągu roku znajdą się dodatkowe środki finansowe, to jest szansa na zrobienie ulicy Łowickiej, natomiast no, nie możemy tego zagwarantować. W tej sytuacji mieszkańcy Łowickiej i okolic mają trzy wyjścia. Mogą na przykład spróbować zdobyć potrzebne 800 tysięcy złotych, mogą też uzbroić się w cierpliwość, albo zrobić to dosłownie i ruszyć do szturmu na ratusz. Tyle, że dwa nagie miecze do zwycięstwa im raczej nie wystarczą.